Pytanie, co robi ta babcia w oddali? Do kierowania. Tutaj jest kierownik. Siemanko, Egon z tej strony i Piotruś. Siema. O, zobacz, czapeczki od dwóch gangsterów. Tak. No, dawno nic nie nagrywaliśmy, także dzisiaj, czy nam wpadnie coś, czy nie, w końcu coś nagramy. Zobaczymy, co będzie. Nie, jesteśmy w bardzo fajnym miejscu. Zobaczcie, jakiś tam remontowany stary budyneczek. Tam jest jakiś plac zabaw, stare drzewka i obok jest taki fajny park, także połazimy tutaj. Może nam, jak to zwykle mówimy, coś tam wyjdzie dzisiaj, liczymy na jakieś fajne fanty. I tyle, Piotruś już stoi sprzęt, także muszę się śpieszyć, bo już rwie się do konkursu. Planuje mi wyrwać pierwszą monetkę. No. Będzie dobrze. Nie, będzie dobrze, widzimy się przy pierwszych jakichś tam lepszych dołeczkach. No to z Piotrkiem poznajdywaliśmy tam jakieś eurocenty, Piotrek ma euro coś tam, ja mam 45 centów. No teraz fajna monetka, 10 centów 1940. Druga strona jest bardzo fajna, w bardzo ładnym stanie. Tulipany. No także bardzo fajna monetka, ale lecimy. Lecimy dalej. Tu nic się nie dzieje. Zobaczcie, jesteśmy w naprawdę zajebistym miejscu. Piotrek znalazł na razie starego jednego centa. Mówi, że w dobrym stanie. Tam początek 1900 roku. No, fajne, stare miejsce. Może coś nam fajnego wyjdzie. No, tam nic nam nie wyszło. Tylko chyba Piotrek tego jednego centa, a tak chyba nic. No i teraz przyszliśmy na taki plac zabaw. Także splądrujemy ten placyk zabaw. Trochę połazimy po tym lasku. No i tyle, oby do pierwszych dołeczków. No, posypało mi teraz 2,40 świeżynki. No, fajne miejsce. Chwilkę jeszcze tu pochodzimy i zmieniamy na kolejną miejscówkę. Zmieniliśmy miejsce na plażę. Taka mała ciekawostka, do 13 jest za darmo parking. Później, wiecie, jest chyba 4 euro za godzinę. No, jesteśmy w Scheveningen. Na razie jeszcze nic nie ma. No, Piotr już tam szuka. No, także widzimy się może przy jakichś fajniejszych dołeczkach. No, idziemy do auta, jedziemy gdzieś do jakiegoś parku. No i tu wyszło ile? 20 centów, o, jest Piotruś. Piotrek, tak wiem, z 5 euro zdobył, w jednym dołku miał 4 czy ileś. A tak to dupa. Także lecimy gdzieś na parki. Do parku lecimy? Teraz jesteśmy w takim miejscu. Pod namiotem. No, ja tu znalazłem jakiegoś takiego guzika. Taki guzik. Piotr już tam, nie wiem, jakieś centy. Chociaż pokażę wam później, kurde, nad tym morzem naczepał i to ostro. Ja tylko 30 centów, a Piotr już tam miał chyba, nie wiem, 6-7 euro. No, zobaczcie, rozbierają w parku. Dziesiątka. Dyszkę masz? Druga dziesiątka. Aha, no i super. A tutaj zobaczcie, o, jeszcze jest płot po imprezie. A my się już wpieprzyliśmy, jak na gangsterów przystało stamtąd. I co, tutaj facet jakiś pracuje, ale już można łazić, także weszliśmy
i liczymy na pierwsze dyłeczki. Hej, po imprezie zawsze coś będzie. Aż mówię, nagram, bo zobaczcie, jeden grosik nasz polski, który 2014. No, także polski akcencik. Pozdrawiamy. No i w końcu wyłuskane 2 euro. W cyrku byliśmy w środku, ale nic nie było. No tak, no. Jakieś tam drobne. Także dwójka dzisiaj najwyższa moneta. Ale w końcu coś tam podgoniłem Piotka, ale on, nie wiem, kołdyszki masz, nie? Piotruś? Koło 10 euro masz? Co? Koło 10 euro masz? No. A mam, nie wiem, tam koło 5. No. I lecimy dalej, jeszcze chwilkę połazimy i koniec. No, nic się nie działo przez chwilę. Teraz 5 centów w takim dosyć kiepskim stanie. Z 51. Królowej Juliany. No, z żartu. Jeszcze chwilę pochodzimy i kończymy. Z taką zawieszkę znalazłem. Serduszko. Z diamencikami. Jakieś miedziucha, trochę z żartu. Ale fajne, ładne. No patrzcie, jedna z ostatnich znajdę, chyba w sumie ostatnia, bo już kończymy. Jest piłeczka 89 do 2009. No. I taki oto fancik. Tam grafiki fajne robią, przed chwilą właśnie widzieliśmy dwóch chłopaków jak robią. I co, zaraz się widzimy na podsumowanku. Dobra, kończymy te wykopki, no Piotruś. Wystarczy nam dzisiaj. Zacznijmy od Piotka. 7, 70, no, plus są drobnice, prawie 8. Znajdka dnia. Pięknie, landara. Z miesiącami. No, ale fajna, nie? Bardzo ładna. Bransoleta. Z perel. No i co tutaj? O, ten centik. Najfajniejszy z 41. Tak, to jest 40, a to jest 1901 albo 4. No i ten też bardzo ładny. No, a u mnie 8 euro. No niech wyłoży. 8 euro piłeczka. Druga piłeczka. Panierka idzie. No, to 10 centów. Tu ten bazarek, jeden grosik, polski akcencik, kolejny jakiś tam bazarek, guziczki, pierdółki i dwa jakieś tam obciążniki. No i tyle. Prawie. No, skarbonka zapełniona. U mnie też druga. Właśnie. Także co, jak się podobało, to suby, lajki, pierdoły i widzimy się za tydzień, czy za dwa, czy tam, jak będzie czas. Na razie. Na razie.